Witajcie! Dziś opowiem Wam o Palau. To archipelag niewielkich wysepek, które znajdują się na Pacyfiku. Ogólnie zbiór wszystkich wysepek, które znajdują się w tym regionie, nazywa się Mikronezją. To raj na ziemi. Jeżeli nie wiecie, gdzie to jest, nic się nie martwcie. Też nie wiedzieliśmy, gdzie to jest, ale łatwo te wyspy zlokalizować, jeżeli słyszeliście kiedykolwiek o Rowie Mariańskim. Te wyspy znajdują się bardzo blisko tego miejsca. Kiedy byliśmy w bardzo długiej drodze, zastanawialiśmy się, co zobaczymy i jak tak naprawdę te nasze marzenia zweryfikuje rzeczywistość. Zawsze chciałem zobaczyć małą wyspę tropikalną, jak wygląda na niej życie, doświadczyć takiego miejsca. Wylądowaliśmy na Palau i otworzyły nam się drzwi do samolotu. Dostaliśmy szoku. Ja chyba w życiu nie doświadczyłem takiej wilgotności powietrza. Tej wody w powietrzu było tak dużo, że moje ręce po prostu po sekundzie stały się mokre. To zapamiętam. To było takie moje pierwsze wrażenie z wyspy tropikalnej. Jak tylko wyszliśmy z samolotu, każdy musiał odebrać swój bagaż, no i udać się do kontroli. Myślałem, że dostanę zawału serca, ponieważ w naszym bagażu mieliśmy trochę jedzenia, którego absolutnie nie można było wwieźć na wyspę. Tą drogę do tej odprawy granicznej mogę porównać tylko z programem, w której ludzie przemycają narkotyki. Tak się czułem, jakbym przemycał tony narkotyków. I byłem przekonany, że zostanę zakuty w kajdanki, odprawiony po prostu do celi i tam spędzę swoje wymarzone wakacje na Palau. O dziwo, pan, który mnie kontrolował, zupełnie nie zwrócił na to uwagi, no i przeszedłem kontrolę. Jak widać, nie taki diabeł straszny, ale już do końca życia będę przestrzegał zasad. Jeżeli jest informacja, że nie można do danego kraju wwozić ziemi, owoców, to po prostu tego nie róbcie, bo nie warty jest ten stres, który czeka Was przed kontrolą osobistą. My na początku byliśmy w Kororze, to bardzo głośne miasto, wszędzie jest dużo ludzi, no ale jest to też epicentrum turystyczne, tam znajduje się sporo hoteli, no i taki dostęp do tych wszystkich atrakcji, biur podróży, w których można zorganizować sobie dalsze wycieczki po różnych miejscach Palau, no jest ułatwione, więc my z tego korzystaliśmy. Jest kilka biur podróży, które ma bardzo precyzyjnie opisane wycieczki, czy to na nurkowanie, na snurkowanie, czy po wyspach sąsiadujących, czy na wodospady, czy na tropikalne plaże. Te wycieczki są w różnych cenach, ale nie ma co się spodziewać, że znajdziecie tańsze biuro podróży. Tam po prostu te ceny są bardzo ujednolicone. No i zbliżone do siebie. Koszt takiego dnia snurkowania wychodzi w okolicach 1000 zł. Druga sprawa to, kiedy jesteś już na Palau, a chcesz wyjechać na Rock Island, czy posnurkować, czy na Milky Way, to musisz wykupić kolejny taki karnet, który kosztuje około $50, więc to jest kolejny duży wydatek, który musisz uwzględnić i on jest czasowy, na kilka dni, więc no to jest troszeczkę takie kosztowne miejsce, ale naprawdę warto. I oni zdają sobie z tego sprawę, że te miejsca, które mają, są nieodtwarzalne w żadnym innym miejscu na świecie i wszyscy ochoczo płacą te karnety i za te wycieczki. Oczywiście chcieliśmy troszeczkę posnurkować, ponieważ Palau słynie z tego, że jest raj na ziemi dla snurkujących. Zapłaciliśmy te miliony monet i wyczekiwaliśmy na naszą wycieczkę. Kiedy wsiedliśmy na naszą łódź i podróżowaliśmy między tymi Rock Island, to ja wiedziałem, że jestem w raju na ziemi. Miałem takie uczucie spełnienia marzeń. Palau jest takie bajeczne, intensywne, wypełnione kolorami. No i przyszło do naszego pierwszego snurkowania. No i wskoczyliśmy do wody. Boże, do dziś nie zapomnę tego uczucia, tych milionów ryb, milionów kolorowych rybek, które po prostu krążyły między nami. Tego się po prostu nie da opisać słowami. Kiedy zanurzasz się w tej wodzie, jesteś po prostu w innym wszechświecie. Jest kilka takich szlaków, którymi podróżuje po prostu strumień turystów i te miejsca są dość zjeżdżone. Na pewno zobaczysz Martwą Rafę Koralową, na pewno zobaczysz Milky Way, na pewno zobaczysz Rock Island, czyli takie miejsca, które po prostu sprzedawane są hurtowo wszystkim turystom, no i po prostu kolejkami te szybkie łodzie przemieszczają się między tymi punktami i możesz podziwiać te miejsca, no tak jak wszyscy turyści. Zastanów się, co chcesz zobaczyć, bo być może lepiej jest połączyć swoje siły z innymi ludźmi i wypożyczyć sobie prywatną, szybką łódź. To de facto jest niewiele droższe, a praktycznie masz do dyspozycji łódź na kilka godzin i ty decydujesz, gdzie chcesz pojechać, co chcesz zobaczyć, masz nieograniczony czas na snurkowanie, masz możliwość zobaczenia miejsc, które nie są tak bardzo zjeżdżone przez te hordy turystów. My mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy turystów, którzy zaproponowali nam taką formę wypożyczenia łodzi i my z tego skorzystaliśmy. Nasza prywatna plaża. Zaoszczędzone pieniądze mogliśmy wydać na inne wycieczki i to było super. My próbowaliśmy trzykrotnie wypożyczyć samochód, no i zawsze okazało się, że no, po pierwsze te takie samochody w dobrej cenie, no to one schodzą po prostu na pniu. Udało nam się wypożyczyć auto z hotelu, w którym mieszkaliśmy. Gorąco polecam tę formę wypożyczenia auta, ponieważ udało nam się znacząco obniżyć koszty, nie wykupując ubezpieczenia. Może to było głupie, nie wykupując takiego pełnego ubezpieczenia, ale na wyspie panuje totalne ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Hello! 40 km na godzinę. Zaryzykowaliśmy, nie wykupiliśmy tego ubezpieczenia. Miód, cud, malina, voilà. Przyszykowaliśmy się do naszej wycieczki, wzięliśmy wodę, spakowaliśmy bagaże, ręczniki, no wiedzieliśmy, że mamy cały dzień do zwiedzania wysp, więc odwiedzimy sporo miejsc. Schodzimy do recepcji, bierzemy kluczyki, wchodzimy do auta, a tu się okazuje, że jest to samochód z angielską kierownicą, japońską raczej można powiedzieć, ponieważ większość samochodów na Palau jest z Japonii, więc kierownica była po prawej stronie, a samochód był w automacie, którym nie jeździłem nigdy w życiu. Dobra, automat. No jakoś musiałem sobie poradzić. No, ten czas pykał, cykał, ten czas leciał. No musiałem jakoś opanować. Jedyna pani, która była na recepcji w hotelu, nie umiała jeździć samochodem, więc nam nie potrafiła pomóc. Nie działał internet, w którym oczywiście logicznie chciałem sprawdzić, jak włączyć ten automat, jak się zmienia te biegi, czy to nie ma biegów, czy jak się tą wajchą porusza. Słuchajcie, to było tak stresujące. No ale pomyślałem sobie, Boże, no raz kozie śmierć, no były różne te napisy, no domyśliłem się, że to jest do przodu. Wiedziałem, że sam będzie zmieniać biegi. Coś kiedyś słyszałem o tym, że są tryby miejskie jakieś, ale olałem to wszystko. Jakoś udało mi się ruszyć. Słuchajcie, to było żenujące. Już jakiś czas mam prawo jazdy i no nie jestem może kierowcą rajdowym, ale potrafię jeździć samochodem, a tu trzęsło. Po prostu to było żenujące. Najgorsze było wjeżdżanie pod górkę, ponieważ nie wiedziałem, jak włączyć ręczny hamulec. No nieważne, to było po prostu przedziwne doświadczenie, więc sprawdzajcie, czy wypożyczycie auto w automacie, czy w manualnej skrzyni biegów, do czego jesteście przyzwyczajeni. Kiedy tylko wyjechaliśmy z Kororu, okazało się, że na tych drogach nie ma nikogo. Byliśmy sami jak jeden palec. To były dziesiątki kilometrów, kiedy podróżowaliśmy bez mijania żadnego samochodu. Mieliśmy wyznaczoną trasę, jechaliśmy po prostu przed siebie, ponieważ na Palau jest tylko jedna droga, którą można jechać dookoła wyspy. I chcieliśmy wyrobić się w czasie i po prostu zjechać całą wyspę, zatrzymując się gdzie chcemy, oglądać co chcemy, zjeżdżając gdzie chcemy. Koniecznie chcieliśmy zobaczyć stolicę państwa, którą nie jest Koror, w którym tętni całe życie całego tego archipelagu. No to miasto jest niesamowite, jest opuszczone, tam nie spotkaliśmy żywego ducha, a po środku stoi gigantyczny biały dom. We are here, Palau Island. Boże, to wszystko wygląda jak scenografia teatralna. Ale widoczek niekłamany. W każdym miejscu, w którym zatrzymywaliśmy się autem, no wszyscy obiecywali nam złote góry, że zobaczymy najpiękniejsze plaże, najbardziej niesamowite rzeźby. No i oczywiście za wszystko trzeba było płacić pieniądze. Czasami było to troszeczkę niesmaczne, ponieważ jechaliśmy dłuższy fragment drogi, żeby zobaczyć najbardziej niesamowity posąg na plaży. Tadam! Powiem wam uczciwie, niektóre miejsca nie są warte zobaczenia na Palau i listę tych wszystkich rzeczy, które zobaczyliśmy, zostawię pod filmikiem wypisane, a niektórych miejsc nawet nie planujcie odwiedzać, bo to szkoda czasu i naprawdę lepiej zrelaksować się na tych rajskich, niebiańskich, cudownych, wspaniałych, samotnych plażach. Jedno z piękniejszych miejsc, jakie udało nam się zobaczyć na Palau, są wodospady. No tutaj muszę od razu powiedzieć, że nie jest to wycieczka dla każdego, ponieważ jest dość trudno dostać się pod wodospad. Jest długa droga, bardzo często grzęźliśmy w błocie i po prostu musieliśmy przechodzić źródła. Nikt nas o tym nie ostrzegł, no ale rzeczywiście to było wspaniałe i efekt absolutnie rekompensował całą tę drogę. Kto tu siedzi na moście? I jak ci się podoba? Bardzo, bardzo dżunglowo. Dżungla! Na Palau nie ma w ogóle komarów. Ta droga przez dżunglę była bardzo przyjemna, ponieważ nie było żadnych robaków, nic na nas nie łaziło. Dzięki fruitbatom, moim kochanym, wspaniałym, cudownym fruitbatom. I takim mniejszym nietoperzom, które również zamieszkują wyspy Palau. Bardzo drogie, ale efektowne jest też wypożyczenie samolotu. to jak wyglądają wyspy Palau z lotu ptaka, tego się nie da opisać słowami. Mam nadzieję, że spodobał wam się mój filmik z Palau. Jeżeli tak, bardzo proszę, zasubskrybuj mój kanał. Liczę też na wasze lajki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.